cold start. To będzie idealny moment. Wow. Na wolnych obrotach naprawdę bardzo fajny dźwięk. No nie mogło tego zabraknąć. I teraz po 15-20 sekundach dźwięk troszeczkę cichnie. Jak widzicie, odebrałem auto troszeczkę brudne, dlatego nie wypada jeździć w tym aucie w takim stanie. Lecimy na myjnię. Zobaczmy sobie teraz, jak on wygląda z zewnątrz i przy okazji, słuchajcie, on jest odpalony. Na wolnych obrotach prawie, że w ogóle go nie słychać. Zacznijmy od tyłu, bo on jest najbardziej muskularny, on jest najbardziej potężny, bokserski. Tu się dużo dzieje. Od góry zaczynając lotka, która jest zakończeniem tego ruchu dachu, bardzo, bardzo stopniowego spadku dachu, która jest charakterystyczna dla Grand Coupe. Tutaj bardzo ładnie, bardzo spokojnie to schodzi. I jeszcze, jak już jesteśmy przy dachu, zobaczcie tylko, może z tej perspektywy będzie najlepiej widać, jak ten dach jest wyprofilowany. Tu na środku jest takie wyżłobienie, podobnie jak w Toyocie Suprze. Jeździłem, dlatego mogę się odnieść do Toyoty. W Suprze jest podobnie, tylko że tutaj są dwa takie rekiny, można powiedzieć, które schodzą w dół, a w Suprze było to bardziej owalnie zrobione. Lampy, które idą z boku aż do tyłu. Sama klapa bagażnika schodzi, potem jest wklęsła, zapada się, a znaczek BM-ki jest z kolei wypukły. To jest takie o. I generalnie, no tak jak mówię, dużo się tu dzieje z tyłu. Tarcze hamulcowe są zarówno z przodu, jak i z tyłu bardzo duże, wypełniają cały praktycznie obwód felgi. Laserowe lampy z niebieskimi takimi dodatkami w środku, jakby wstawkami kolorowymi. Tutaj akurat w tym konkretnym egzemplarzu pasuje to do klocków. No i z przodu też się dużo dzieje, bo maska jest przepotężna w tym aucie. Podobna, bardzo podobna do szóstki. Równie muskularna. Z przodu ten grill jest taki, tu są takie podwójne, że ojej, jakie to liche jest. Ale w sumie nic nie waży przez to. No i te wszystkie, tu jest kamera, a tu muszą być też czujniki. Drugi czujnik jest tutaj, więc ma te aktywne tempomaty, te wszystkie pasy ruchu i tak dalej. No, auto kosztuje prawie 1 000 000 złotych, więc nie ma się co oszukiwać, że to powinno być raczej w standardzie i nie powinno mnie to zaskoczyć. Bardzo dziwne są w tym aucie lusterka, ponieważ cała obudowa jest ogromna, ale jak widzicie z tej perspektywy bardzo dobrze, samo lustro jest bardzo malutkie. Wydaje mi się, że widoczność z perspektywy kierowcy mogłaby być jeszcze lepsza. Nie ma tragedii oczywiście, ale spodziewałbym się po takiej obudowie czegoś większego. Nie wydaje się taki duży. To znaczy, zobaczcie, wsiądziecie sobie do tyłu i dużo miejsca z tyłu. No, fotel jest akurat dosunięty do tyłu. Maciek, mógłbyś fotel do przodu wziąć? Macie tu bardzo dużo miejsca. I zaraz zobaczymy, jak to się ma w praktyce. Pasażer ma wszystkie funkcje. Tak, to jest fajne. O, są też gniazda USB-C nawet. Jest podświetlenie LED, ale to można sobie zrobić w Golfie 6 za 100 zł, więc na to nie zwracam akurat zbyt wielkiej uwagi. Jest karbon. Wszędzie jest skóra, jakby tu... Wszędzie cały sufit czuje się trochę jak w Porsche, bo sufit jest z Alcantary. Tak to wygląda. Sport jest. Spróbuj teraz, Maciek. Do 4. Ten samochód ma 600 koni mocy i 750 Nm. I trzeba go sprawdzić na drodze. Ten samochód ma kaganiec do 250, bo fabrycznie tak wychodzi. Ale bez problemu na legalnej drodze, tam gdzie można, jestem w stanie pokusić się z pełną świadomością o stwierdzenie, że taka prędkość nie będzie robiła wrażenia na kierowcy. Jak robisz przy 40 na godzinę redukcję, w sensie zmianę biegu z jedynki na dwójkę, ta dwójka tak cierwieje, że ja jako kierowca, który spodziewam się tego, czuję to. A co dopiero pasażerowie?
No właśnie, co dopiero pasażerowie. Oczywiście w moim programie nie mogło zabraknąć reakcji pasażerów na BMW M8, więc przez cały dzień jeździłem tym autem na Uberze. Reakcje ludzi były świetne, a cały materiał będziecie mogli zobaczyć już za kilka dni na kanale HiFi. Wydaje mi się, nie wiem czy ja źle coś robię, czy nie, ale przy automatycznej skrzyni biegów, jak ona się sama zmienia na drive'ie, jest coś takiego przy jedynce szczególnie, że ona nie idzie jakoś tak na 100%. Sprawdzę teraz, czy przy manualnej jedynce na trybie M2 jest tak samo, czy po prostu to jest zagięcie. Idzie. Sorry, że tak wybuchłem, ale ja pierdzielę. Nie sądziłem, że ten samochód mnie tak zaskoczy. Ile? Moment, 1,5 sekundy i 70 na godzinę. To jest... Wow. Dobra, tryb M2. Redukcja. Więcej nie daje, bo aż strach, szczerze mówiąc. Widzę liczby, jakie wychodzą na zegarze, a mimo wszystko czuję się komfortowo. Szukamy trakcji. Mamy też przycisk lornetkę, jak to powiedział Walter Motors. I nie wiem, czy to jest słyszalne, czy niesłyszalne. Mówię o różnicy w głośności wydechu, w pracy wydechu. 4000 na włączonej lornetce. O, na końcu fajnie było. I teraz wyłączona. Jest totalna różnica. Samochód jest totalnie przystosowany do agresywnej jazdy, ale po kilku zmianach zawieszenie, tryb moc, tryby jazdy przy M2 ten pedał gazu jest naprawdę czuły, fajnie to wychodzi i jestem pod wrażeniem, że auto, które ma być tak naprawdę rodzinnym autem z rodziną 2 plus 2 jest w stanie dać tyle frajdy z jazdy, gdzie redukcja biegu wiąże się z tym, że szukasz telefonu na tylnej kanapie, to co właśnie teraz się stało. Przesuwasz wajchę w prawo i tak naprawdę, o, teraz kontrola pasa ruchu, nie lubię tego, bo mi kierownicę wytrąca z rąk, ale tak naprawdę jesteś jakby nadal tym nudnym szefem z korporacji i możesz się wychillować, możesz sobie paluszkiem podkręcić muzyczkę, która jest bardzo dobrze jakościowo zrobiona. Muzyka w tym aucie, nagłośnienie w tym aucie. Macie tu bardzo dobre nagłośnienie, Harman Kardon i drop. I wiecie, to jest auto, które jest wielozadaniowe. To mi się w tym aucie podoba. No i to jest w sumie ten moment, którego nikt nie lubi. Bardzo dobra kamera. Bardzo dobra jakość kamery cofania. 60 klatek jak nic. Kierownica gruba, która mi się podoba. To jest pierwszy samochód, w którym siedzę, który ma tą opcję, patrzcie, podgłośniania, no. No, co nam wyczarujesz dzisiaj, Robert? Ten singiel to 3, 2, 1. No. Wow. Jej. Ojej. Wow. To robi się przyjemniej. Start. Wow. Zrywa trakcję. Dźwięk robi tyle roboty tutaj. No i to było przyjemne. To było przyjemne, bo poczułem w brzuszku. To się liczy. No to o to chodziło. Szukamy trakcji. Masakra. Gdyby nie ta trakcja, to czułbym się jak na kanapie, bo walczę z tą trakcją, z racji tego, że mam M2, czyli pełną moc 600 koni, ale walczę z tą trakcją, bo mimo, że jest sucho, to zrywa do 100 na godzinę, to szukanie trakcji jest normą w tym samochodzie. Jestem pod wrażeniem tego, jak oni zrobili ten samochód, że on jest... Kierowca się czuje tak bezpiecznie w nim, prowadzę ten samochód, widzę jakie to są liczby, gdybym nie wiedział, że jedziemy tyle i tyle, totalnie jestem odcięty od sportowej jazdy, a mimo wszystko
3,3 do setki i 600 koni mocy dają się we znaki. Cóż to była za przygoda. Cieszę się, że mogłem jako jeden z nielicznych przetestować BMW M8. 600 koni robi naprawdę robotę. Bardzo dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o tych subskrypcjach, bo to jest głupie, ale niestety ważne. Bardzo dziękuję Wojtkowi za udostępnienie tego auta, które będziecie mogli wypożyczyć w wypożyczalni Cylindersi w Warszawie i nie tylko. Jeszcze raz dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.